który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia i wiedzy. Z tych wartości mogą czerpać młodsze pokolenia. To seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się z upływającymi latami. Spotkaliśmy się dzisiaj, by wspólnie uczcić ten szczególny dzień. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło gościć kolejny raz wśród Was. Jest to wyjątkowe spotkanie. Jak mam możliwość spotkać się z Wami, zawsze na Waszych twarzach kości uśmiech. Zawsze pogoda ducha od Was emanuje. To jest niesamowita rzecz. Szanowni Państwo, jest to bardzo piękne, że tak licznie uczestniczycie w obchodach gminnego dnia seniora. Mamy już kłopot i dylemat, bo się zastanawiamy, co będzie w przyszłym roku. Bo sala niestety już pęka w szwach. Ale jest to bardzo budujące i jest to bardzo obiecujące. Szanowni Państwo, wspólnie z Panem Przewodniczącym i z Radnymi Rady Gminy Domaniów życzymy Wam wiele radości, wiele uśmiechu na co dzień. Jak najmniej teraz, jak najmniej zmartwień, tej pogody ducha i tego dobrego wzoru, którym dla nas jesteście na co dzień. Żebyśmy jak najwięcej od Was mogli czerpać, jak najwięcej moglibyśmy od Was korzystać. Życzymy Wam, tak jak powiedziałem, wiele radości, wiele zdrowia i to, co dzisiaj najważniejsze, udanej zabawy. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Zapraszam księdza dziekana Janusza Gąsmyca oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Domaniowie, panią Urszulę Kucharzak. Jest wśród nas... Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Wprawdzie moją uwagę odwracają te dziewczyny, które wchodzą w tej chwili na salę. No znowu zapowiada się, że będzie się działo, ale opanuję właśnie swoją uwagę i zwrócę ją na Państwa. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na to Wasze święto. Cenię to sobie bardzo i mam nadzieję, Panie Wójcie, że będzie miał Pan przede wszystkim takie problemy, jak Pan mówi, że gdzie tych ludzi pomieścić. Bo to jest bardzo dobra wiadomość. Przede wszystkim, że wcale nie będziecie chcieli tak szybko dać zarobić proboszczowi swojemu na pogrzebach. Nie będziecie umierać. Ale druga ważniejsza rzecz, że chcecie być razem. To jest cudowne, to jest piękne. Spotykajcie się na przekór tym wszystkim pampersom, którzy dzisiaj tam gdzieś przy Facebookach, na internetach, na forach internetowych w ogóle nie znają się, nie znają swoich kolegów i koleżanek, to wy, wasze pokolenie, pokazujcie, co to znaczy bawić się, co to znaczy być razem. Powodów do świętowania na pewno nie braknie, a jak braknie, to wymyślicie i to będzie najwspanialsze. Kochani, zamykajcie drzwi, dozwolone od lat, ustalcie ile, niech tamto całe to młode pokolenie dziwi się, co to za śmiechy, co tam się dzieje, co oni piją, co jedzą, że tam jest tak fajnie, ale nie ma prawa, on musi dorosnąć, niech zatęskni za ludźmi, za ludźmi z taką fantazją, niech zatęskni za takim sposobem bycia razem. Gratuluję jeszcze raz Domaniowowi, tej wspólnoty, o której wieść się niesie już nie tylko po całym powiecie, ale nie tylko w Dolnym Śląsku, ale w całej Polsce. Drodzy Państwo, życzę Wam wiele entuzjazmu. Będę wyrazicielem tych opinii, które Pan Wójt też przekazał, tych życzeń. Niech młody duch w Was nie umiera, bo kiedy jubilat śpiewa z taką werwą, to znaczy, że jest dobrze w Domaniowie, że jecie ekologicznie, odpoczywacie, a jeżeli się nawet troszeczkę powadzicie między sobą, to potem chórem potraficie się wspaniale bawić. I tak niech będzie jak najdłużej. Wszystkiego dobrego.
Tradycją dzisiejszego święta jest to, że solenizanci, którzy ukończyli w tym roku 90 lat, otrzymują prezent od naszego wójta, Rady Gminy i pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Dzisiaj jest z nami pani Franciszka Sosnowska, którą tutaj do nas zapraszamy. Pani Franciszka urodziła się 3 czerwca 1928 roku w Woli Żadzińskiej. Szanowna jubilatka jest jedną z 4 żyjących 90-latek na terenie gminy Domanów. Wśród dzieci jest otaczana miłością i opieką. W dobrym zdrowiu, samopoczuciu przeżyła 90 lat. W nadziei, że spotkamy się z panią Franciszką Sosnowską na jubileuszu 100 lat, życzymy jej dalszego zdrowia na dalsze lata. Dostojnej jubilance w dniu 50. rocznicy urodzin mówię wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz przyjemnej pomyślności składają kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Urszula Kucharzak, ksiądz dziekan Jan Przyczka, przewodniczący Rady Gminy Czesław Gadło, wszyscy tutaj obecni i ja jako wójt gminy Domania. Życzymy dużo zdrowia, wiele radości.